Sponsorem audycji jest Biuro Podróży Misja Travel. Dookoła świata. Magazyn podróżniczy Radia Emaus. Zaprasza Maciej Gładysz. Maciej Gładysz, witam serdecznie w kolejnej podróży dookoła świata. Dziś bardzo nietypowy, bardzo wyjątkowy kierunek, o którym przyznam szczerze, sam niewiele wiem, ale mam nadzieję, że za chwileczkę już się dowiem. W studiu witam serdecznie Aleksandrę Cichocką, przewodniczkę po Rwandzie i misjonerkę Przymierza Miłosierdzia. Witam serdecznie. Witam serdecznie, bardzo mi miło. Mówi się, że dany kraj najlepiej jest poznać przez jego kuchnię i jego kulturę. No to jak to wygląda w Rwandzie? Rwanda słynie z pewnością z warzyw, owoców, ryb. Są tam takie z bardziej znanych tilapie i samambaje, które są wyławiane właśnie w jeziorze Kivu, które jest pięknym, malowniczym miejscem, gdzie można też trochę popływać. Ale też z drugiej strony, jeżeli chodzi o takie też mięsa, to bardziej znana jest koźlina. I rzeczywiście kozy są tam znane jako też pożywienie. Więc jest, my jedliśmy pyszne szaszłyki, polecam, z koźliny. Poza tym mniej znana w Polsce, w Rwandzie bardziej, mąka z manioku, maniok, też różne odmiany owoców, świeże marakuje. I też myślę, że takim plusem tego jedzenia w Rwandzie jest to, że to jedzenie nie jest w żaden sposób pryskane, jest zdrowe, naturalne, także nawet z tego powodu warto odwiedzić Rwandę, żeby bardzo dobrze zjeść. Czy jakieś takie typowe, charakterystyczne dania, których koniecznie powinniśmy spróbować? Czy jest coś takiego? Myślę, że właśnie ta koźlina to jest bardzo charakterystyczne danie, ale też te samambaje. To jest takie malutkie rybki, podobne do płotek, które warto rzeczywiście warto spróbować. Poza tym jest takie ugali, taka papka z mąki kukurydzianej, matoke, takie ubite też banany, także też taką warto spróbować. No i wspomniana wcześniej kawa. Kawa koniecznie, herbata też jest bardzo dobra. Wszystko, co było w Rwandzie, nam smakowało, nawet jeżeli to były bardzo proste potrawy, czy owoce, czy warzywa, to miały inny smak zdecydowanie niż w Europie. Co z Rwandy warto sobie przywieźć jako pamiątkę do domu, a czego absolutnie przywozić nie powinniśmy? Warto, będąc w Rwandzie, odwiedzić lokalne sklepiki, które są dostępne w mniejszych i większych miejscowościach. Też możemy takie lokalne wyroby i rzeczy znaleźć w różnych muzeach. Na pewno warto przywieźć materiały, ponieważ te materiały w Rwandzie są bardzo mocne, trwałe. Znane są tak zwane kapulany, czyli takie materiały, z których są wyrabiane suknie, sukienki dla kobiet. Ale również tutaj do Polski często osoby przywożą, turyści przywożą materiały na obrusy, na jakieś różne, nie wiem, zasłony, różne koszule, także polecam te materiały z Rwandy. Czyli panowie, przygotujcie dużo miejsca w walizkach. Tak, przygotujcie, zwłaszcza dla swoich żon. Poza tym wszystkie wyroby z drewna. Jakąś ludność wyrabia sama gdzieś tam żłobi te pamiątki w drewnie, także bardzo warto. Warto oczywiście tą kawę i herbatę, którą wspominaliśmy. Są też różne rzeczy wykonane z ceramiki.
bębny, instrumenty muzyczne. Tak myślę, że ktoś jest zainteresowany jest muzykiem, to też można sobie taką pamiątkę z Rwandy przywieźć. No a czego lepiej nie przewozić, żeby nie mieć potem problemów? Są to oczywiście różne kamienie mineralne, które możemy zostać zatrzymani na lotnisku, jeżeli je weźmiemy ze sobą. I skóry, które nie są gdzieś tam instrumentem muzycznym. Także też na to warto zwrócić uwagę. No i niestety jedzenia, czyli tych pysznych owoców też za bardzo nie można. Do nic z zewnątrz niestety nie można wwozić jedzenia, więc tutaj tak. Pewnie też będzie problem. Chociaż my zaryzykowaliśmy i wzięliśmy ze sobą kilka owoców i się udało. Także... Wracając jeszcze do takich praktycznych rzeczy związanych z Rwandą, jak tam wygląda kwestia porozumiewania się? W Rwandzie mówi się w trzech językach. W języku francuskim, w języku angielskim Kinyarwanda. To są języki urzędowe. Troszeczkę mówi się w Swahili, ale to jest bardzo mały procent. Myślę, że nawet 1% osób w państwie mówi, porozumiewa się w tym języku. Głównie jest to rzeczywiście francuski, ten Kinyarwanda. I większość osób mówi też w języku angielskim. W każdym miejscu, muzeum, w każdym parku narodowym znajdziemy osoby, które mówią w tym języku i które mogą nas oprowadzić i mówić do nas w języku angielskim. Która para roku jest najlepsza, żeby tam pojechać? To jest rzecz, to jest taka kwestia względna. Ponieważ jest oczywiście ta pora deszczowa i pora sucha. Pora sucha zaczyna się od maja i trwa do, można powiedzieć, października. Ale polecam bardzo wyjazd w lutym, ponieważ takiej typowo porze suchej nie warto jechać, bo wszystko jest po prostu suche. Nie widzimy tej całej różnorodności, zieloności Rwandy. Także bardziej odradzam wyjazd w sierpniu, a polecam na przykład w lutym, w maju. Teraz też mamy taki wyjazd w grudniu, też w lutym za rok, także polecam. Temperatury jakie wówczas mniej więcej panują tam? Na co się należy nastawiać? W porze suchej jest oczywiście 20 parę stopni. W tej porze deszczowej, gdzie jest rzeczywiście deszcz, jest tak około 19 stopni, ale ta temperatura odczuwalna oczywiście jest wyższa niż te temperatury w Polsce. Chociaż Rwanda nie jest tak gorącym krajem jak inne kraje Afryki, ze względu na te tereny górzyste. Jest to klimat też równikowy, ale górski, odmiana górska, także jest przyjemnie. Wiatr, mocne słońce, można się opalić, ale z drugiej strony, jeżeli się nie jedzie w lipcu, w sierpniu, to jest przyjemnie ciepło. Ile czasu trzeba mniej więcej poświęcić, żeby zobaczyć Rwandę, poznać ją? Warto pojechać na co najmniej 10 dni. Ze względu na to, że te główne miejsca Rwandy, które warto odwiedzić, są położone w różnych częściach. Jedne są położone na wschodzie, drugie są na zachodzie, na północy, na południu, także żeby rzeczywiście móc zwiedzić wzdłuż i wszerz Rwandę, to co najmniej 10 dni. Czyli zapraszamy, zachęcamy, Rwanda, kraj jak najbardziej do odkrycia przez wszystkich. Zdecydowanie. Mały kraj z wielkim sercem. Bardzo polecam. Polecam też odwiedziny. Mówiliśmy o Kigali. Przypomniało mi się, że jest tam hotel Rwanda. Dzisiaj się nazywa inaczej. Miles Collines, ale kiedyś to był hotel, o którym nakręcono film. Hotel Rwanda, taki bardzo znany. Polecam obejrzenie tego filmu przed przyjazdem do Rwandy. Posiłek, który mieliśmy w tym hotelu, zrobił na nas ogromne wrażenie i zrobi z pewnością wrażenie na tych osobach, które przed przyjazdem do Rwandy ten film obejrzą, a później będą w tak pięknym hotelu, widząc ile osób zostało uratowanych w tym miejscu i
robi to z pewnością wrażenie. Móc zobaczyć, jak po wielu latach historia może się odmienić. To zapraszamy, zachęcamy, żeby Rwandę odwiedzić. Zapraszamy, zachęcamy. Jeżeli ktoś by chciał też pojechać razem z nami, może wejść na stronę internetową misjatraver.pl i odszukać Rwandę i pojechać z nami. Dookoła świata. Magazyn podróżniczy Radia Emaus. Sponsorem audycji było Biuro Podróży Misja Travel.